No nie wytrzymam. Moim starym całkowicie odwaliło. Całkowicie i do cna. Ojciec dostał w robocie bilety do kina. No to gówno o greju. A że hehe za darmo, to zapakował Grażynę, swoją żonę, a moją matkę do autobusu i wywiózł do kina. Jechali 30 kilometrów, bo do najbliższego miasta jest właśnie tyle. Matka podniecona, a ten jęczy całą drogę, że czemu na takie gówno, że mógł dostać na jakieś szczelanki czy komboje, a idą na romansidło. No ale jak za darmo, hehe, to dobre i to. Obejrzeli to arcydzieło. Wrócili do chałupy. I się kurwa zaczęło. Na początku niby nie, ale potem coraz częściej słyszałem, jak matka mówi do ojca: Januszu szary. Myślałem, że go znowu wyzywa, jak wtedy, kiedy wyżar ręką zgara całe nadzienie do pierogów po pijaku. Ale jednak nie, to pieszczotliwy zwrot. No i mówi do niego: Ty mój Januszku. I się wdzięczy, się wypina jak kotka w rui. A mnie się zbiera na żyganie i odwracam głowę. Nic z tego. Znalazłem w przedpokoju podarte rajstopy. Myślę, chuj, matka pewnie biegła obejrzeć serial. Jej spadły z dupy z wrażenia. Ale widzę, że powiązane w jakieś supły i węzły. Matka podbiegła do nich, zgarnęła je z podłogi jak Golum i z zawstydzoną miną zawlokła do sypialni. Usłyszałem tylko od ojca: Grażynko, nie gub gadżetów, bo będą słabe seksy. Po paru dniach zacząłem chodzić z wiadrem. Noszę ze sobą po domu, żeby od razu się pożygać na dźwięk. Zwiążesz mnie dzisiaj jak Sopocką, Januszku? Chciałabym, żebyś mnie wziął na ostro, tą kiełbasę swojską w windzie. I wtedy pukam się w łeb, bo na naszej wiosce jedyna winda to ta do nieba. Jak ktoś się powiesi na suchej jabłonce, no i mamy w domu, kurwa, 50 twarzy Janusza. Wczoraj w nocy słyszałem znowu odgłos ubijanego masła, ale zanim zdążyłem wstać po wiadro, to dotarło do mnie, że tego nie wytrzymam. Parowałem do sypialni i krzyczę: Skończcie ten kabaret, do jasnej cholery! I umarłem. Matka leżała na tapczanie, ręce przywiązane rajstopami do wezgłowia, a stary w skórzanych gaciach i z wywalonym bebechem wymachiwał jakimś pejczem skręconym z wikliny i mówił: Ale mnie Grażynka jarasz. Ostatni raz byłem taki rozpalony, jak mnie zomo goniło z pałami, a teraz ja cię poganiam z pałą. Przysiągłem sobie zemstę na reżyserach, dystrybutorach i producentach tego gówna i na kimś, co dał mojemu ojcu bilety.